Dzień dobry, witam w Centrum Karawaningowym w Wadowscy. Ja nazywam się Maciej Ujma, a w dniu dzisiejszym przedstawię przyczepę, jaką warto wybrać w przypadku, gdy wiemy, że już dzieci wkrótce z nami nie będą jeździć. Zapraszam. Mamy tutaj do czynienia z przyczepą marki Detlefs Camper 470FR, ale co ten układ oznacza, co znajdziemy w środku, to omówimy za chwilkę. Na początek zaczniemy od takich rzeczy stricte technicznych. Przede wszystkim to, co możemy znaleźć na zewnątrz. Tutaj mamy otwieraną bakistę do góry. Jest to fajne rozwiązanie w przypadku, gdy tutaj by się znalazł bagażnik rowerowy. Ona nam tutaj fajnie ucieka do góry. Tutaj znajdziemy w pakiecie od razu reduktor Duo Control z czujnikiem zderzeniowym, zbiornik wody szarej czy też kliny, a jak i też uchwyt pod koło zapasowe. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę w przypadku modelu Camper, to przede wszystkim pakiet stylistyczny, który tutaj właśnie znajdziemy. W skład tego pakietu wchodzą m.in. gładkie ściany, duże stopy podporowe, osłona dyszla, chromowane uchwyty czy też railingi dachowe. W pakiecie stylistycznym znajdziemy też duże aluminiowe felgi 17-calowe, które utrzymują tutaj ten prześwit na wysokim poziomie. Jest to ważne w przypadku jazdy, ponieważ nie zahaczamy tylnią częścią przyczepy w przypadku stromych podjazdów. Z tyłu znajdziemy odświeżoną stylistykę Detlefsa. Tutaj mamy zupełnie inne reflektory, w pełni LED-owe czy też światło odblaskowe. Bardzo duże okno panoramiczne tylnie, które doskonale wyświetla nam wnętrze przyczepy. Z zewnątrz znajdziemy również dodatkowy schowek boczny o wymiarach 100x40. Schowek znajduje się pod łóżkiem podwójnym. Doskonale nadaje się do przewozu takich rzeczy typowo kempingowych, jak krzeseł, stolika kempingowego, elementów, które zajmują jednak trochę miejsca, a nie chcielibyśmy ich ładować do wewnątrz przyczepy, tylko schować sprytnie z zewnątrz. W przyczepie oczywiście znajdziemy standardową moskitierę drzwi wejściowych. W tym konkretnym przypadku znajdziemy tutaj w wersji standardowej drzwi. Mamy tutaj już kosz, natomiast nie ma tutaj dodatkowego okienka w drzwiach do zabudowy. Kontynuując wątek z początku, dlaczego warto wybrać tą przyczepę w przypadku, gdy wiemy, że już wkrótce dzieci z nami nie będą jeździć lub okazjonalnie będziemy tylko kogoś zabierać, zwłaszcza na ten rozkład. Nie ma tutaj standardowych łóżek piętrowych, które oczywiście doskonale się sprawdzają w przypadku rodziny. Tutaj w przypadku 2 plus 1, 2 plus 2 mamy możliwość złożenia tej podkowy i zrobienia z tego tutaj łóżka. Natomiast jeśli nie potrzebujemy, mamy bardzo wygodny salon. Tuż obok salonu znajdziemy kuchnię, kuchenka oczywiście gazowa, tuż obok zlewozmywak. Tutaj oczywiście bardzo pojemne szuflady z funkcją cichego domykania, a tuż obok szafka typu cargo, często stosowana przez markę Detlefs, bardzo wygodna w kuchni. Przechodząc dalej, lodówka. Na pewno Państwu znana, 142 litry, taka sama lodówka występuje również w kamperach. Działa ona tutaj zarówno pod prądem, jak i w trybie gazowym. Naprzeciwko duża szafa ubraniowa. Znajdziemy tutaj bezpieczniki, jak i też regulator do ogrzewania podłogowego. W dolnej części szafy znajdziemy piec grzewczy, który zajmuje wbrew pozorom mało miejsca, ponieważ ten piec grzewczy zawiera zintegrowany boiler. Mamy tutaj do czynienia z ogrzewaniem Truma Kombi 4E, czyli mamy zarówno dostępny tryb gazowy, jak i elektryczny. Możemy sobie wygodnie za pomocą panela cyfrowego CP+ regulować jak i temperaturę, jak i oczywiście tutaj tryb zasilania, czy mieszany, czy elektryczny. Czy sam gazowy, mamy tutaj możliwość wyboru. Przyczepa jest w pełni
i przystosowana do wyjazdów zimowych. Posiada też reduktor gazowy z funkcją ogrzewania, wskazania poziomu gazu. W części sypialni znajdziemy tutaj łóżko typu francuskiego. Łóżko tego typu charakteryzuje się tym, że mamy łóżko wzdłuż pojazdu z takim charakterystycznym ścięciem tutaj. Jest to przede wszystkim wygodne łóżko dla dwóch osób, gdzie mamy możliwość zejścia z łóżka tak naprawdę bez konieczności przechodzenia przez drugą osobę, co jest częstym zjawiskiem, gdy mamy łóżko w poprzek. Wymiary tego łóżka to 2 metry na 135. Łóżko oczywiście można sobie podnieść i mieć też dostęp do luku bagażowego z części wewnętrznej. Z części zewnętrznej to już pokazywałem. Tuż pod materacem znajduje się zbiornik 45 litrów wody świeżej. Nie znajdziemy tutaj już pod tym łóżkiem tradycyjnej termy, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z urządzeniem Truma Combi 4E, które ma już w sobie zintegrowany bojler wody świeżej o pojemności 10 litrów, a nie tak jak standardowo mamy do czynienia z grzałką elektryczną i termą o pojemności zaledwie 5 litrów. Takie rozwiązanie też jakby zmusza nas do konieczności podłączenia do prądu, by zagrzać wodę. Tutaj tak naprawdę mamy tą niezależność, mamy możliwość zdecydowania, czy grzejemy wnętrze, czy też samą wodę z gazu, czy z prądu, więc mamy jakby większe możliwości. Tuż obok znajdziemy tutaj umywalkę, a za mną łazienkę z kabiną prysznicową. Dodatkowo tutaj mamy dwa okna, mamy okno dachowe, mamy okno boczne. Dodatkowo mamy tutaj funkcję, gdzie możemy z przyczepy stworzyć dwa osobne pomieszczenia. Podsumowując, przyczepa marki Detlefs model Camper 470FR jest to przede wszystkim model dedykowany dla osób, które jeżdżą raczej we dwójkę bądź okazjonalnie kogoś ze sobą zabierają, ponieważ znajdziemy tutaj właśnie tą kanapę, gdzie możemy sobie ją fajnie przekształcić w łóżko. DMC tej przyczepy to 1500, oczywiście istnieje możliwość zamówienia przyczepy ze zwiększonym DMC. Przyczepa ta charakteryzuje się średnim rozmiarem, mamy tutaj 7 m 13 cm długości licząc z dyszlem. Przyczepa dostępna od ręki w naszym salonie w Gaju. Cena prezentowanej przyczepy to 171 900 zł brutto. Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami w Gaju, jak i również w Jankach. Do zobaczenia.